Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tadeusz Kasprzak, dziennikarz śledczy, redaktor naczelny Szpony Mafii, Szczecin Polska. Proszę Państwa, dzisiaj mamy 12 dzień maja 2021 roku. W dniu dzisiejszym za uprzejmością mojej pani listonosz, pani Sylwii, którą serdecznie pozdrawiam, otrzymałem korespondencję z Sądu Karnego w Sulęcinie. Korespondencja ma bezpośredni związek z naszymi ostatnimi publikacjami, dokładnie o sztuczkach sądowych, gdzie linki do tych filmów będą podpięte pod moją wypowiedzią, ale do rzeczy. Proszę Państwa, okazuje się, że jeżeli się chce, to można w sposób przewidziany i opisany w KPK, czyli odpowiednio wcześniej przesłać do stron powiadomienie o nowym terminie rozprawy, o nowym terminie posiedzenia, coś, co nie powoduje żadnych niepotrzebnych emocji dla żadnych ze stron i coś, co powinno być standardem w procedurze sądowej. Korzystając z tego miejsca, bardzo serdecznie dziękuję za fajne podejście do sprawy, za odpowiednio dużo wcześniejsze poinformowanie mnie w formie pisemnej. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, co takiego jeszcze wielkiego i istotnego się wydarzyło w dniu dzisiejszym? Druga część korespondencji, jaką otrzymałem, ma związek ze sprawą, dokładnie omawianą w naszym filmie, gdzie będzie też link dołączony, który film się okazał dnia dokładnie 28 kwietnia. Proszę Państwa, w filmie tym poruszyłem temat takowy, iż sąd poświadczył nieprawdę w wydanym postanowieniu datowanym na dzień 15 kwietnia. Jest to postanowienie do sprawy 2K49/18. I cóż takiego się dzieje dalej w tej sprawie? Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym otrzymałem korespondencję, z której się dowiaduję, korespondencję z prokuratury w Sulęcinie, z której się dowiaduję, iż, zacytuję, sekretariat prokuratury zawiadamia pana jako zawiadamiającego, że postanowieniem prokuratury rejonowej w Sulęcinie z dnia 5 maja 2021 roku odmówiono wszczęcia dochodzenia w sprawie poświadczenia nieprawdy w postanowieniu Sądu Rejonowego w Sulęcinie z dnia 15 kwietnia 2021 roku. To jest o czyn z artykułu 271, paragraf 1 Kodeksu Karnego. Proszę Państwa, można to było przewidzieć, aczkolwiek nie zmienia to faktu, iż w postanowieniu została poświadczona nieprawda. Ja nie zamierzam tutaj apelować, drążyć sprawy dalej z tego względu, że moje wytyczne obejmują to, by wszystko dokumentować. I na tym się moja rola kończy, dlatego wszystko skrupulatnie opisuję, dokumentuję, etc., etc. I jest to przekazywane gdzieś tam dalej. Proszę Państwa, istotną informacją mającą związek z wydanym postanowieniem dnia 15 kwietnia 2021 roku, postanowieniem nieprawomocnym do sprawy 2K49/18, jest to, że to postanowienie zostało zaskarżone przeze mnie, jak i przez mojego pełnomocnika, którego serdecznie pozdrawiam. I cóż takiego dalej się dzieje w tej kwestii? Otóż otrzymałem informację z Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, że sąd okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim dnia 26 maja o godzinie 12 w sali numer 208 pochyli się nad naszym zażaleniem. Mówię tu w liczbie mnogiej z tego względu, że ja swoją drogą składam zażalenie na wydane nieprawomocne postanowienie, a mój pan adwokat, mój pan pełnomocnik, którego serdecznie pozdrawiam, też dodatkowo złożył. Czyli we dwóch złożyliśmy takie zażalenia do tego nieprawomocnego postanowienia. Jaka będzie decyzja? Proszę Państwa, nie wiem. Będziemy to relacjonować z Gorzowa Wielkopolskiego, także postaramy się tutaj zrobić to wszystko przekaz w streamie na żywo. Jak to wyjdzie, trudno mi dzisiaj powiedzieć, ale w każdym razie w ten czy w inny sposób będziemy Państwa informowali tutaj o wydarzeniach, jakie mają związek z tym tematem. Ja wspomnę, że tutaj chodzi przede wszystkim stronie przeciwnej o to, żeby uniemożliwić prowadzenie pracy dziennikarskiej, pracy redakcyjnej tutaj, także
ale nie wybiegajmy w przyszłość, poczekajmy na decyzję Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, który już raz oddalił takie postanowienie praktycznie o identycznej treści. No, strona przeciwna ponownie złożyła. Także proszę Państwa, takie odbijanie piłeczki. Co będzie dalej? Nie wiem. Zobaczymy. Proszę Państwa, to tyle, co dzisiaj się takiego istotnego wydarzyło i co miałem do Państwu do przekazania. Kończąc relację, wspomnę tylko o tym, że na dniach, może to się uda zrobić jutro czy pojutrze, przekażę Państwu wcześniej już obiecaną bardzo taką istotną informację, ciekawą informację, która też tutaj myślę zainteresuje szersze grono obserwatorów, widzów. Proszę Państwa, na dzisiaj kończę relację z wyrazami szacunku. Dziennikarz śledczy, redaktor naczelny Tadeusz Kasprzak. Dziękuję, do widzenia.